W spowiedzi nie stoimy w obliczu grzechu, lecz skruszonego grzesznika, przypomniał papież kapłanom, których rozsyła po świecie jako misjonarzy miłosierdzia, by w jego imieniu przebaczali i głosili łaskę roku świętego. Jest ich w sumie ponad 1000. W wieczór przed Środą Popielcową przyjął ich na audiencji, by podzielić się z nimi refleksjami dotyczącymi ich posługi w konfesjonale. Franciszek zauważył, że mają być świadkami bliskości Boga i Jego sposobu miłowania, który różni się od naszej miłości. Penitentom, którzy do nich przyjdą, mają dać odczuć macierzyństwo Kościoła. Niezależnie od tego, jaki grzech zostanie wyznany, albo nawet kiedy ktoś daje go do zrozumienia, bo brak mu śmiałości, ale to wystarczy, to każdy misjonarz jest wezwany, by pamiętał o swojej grzeszności, pokornie służąc jako pośrednik Bożego miłosierdzia. Po bratersku wam wyznaję, że dla mnie źródłem radości jest pamięć o tej spowiedzi odbytej 21 września 1953 roku, która zmieniła moje życie. Co powiedział mi ksiądz? Nie pamiętam. Pamiętam tylko, że się do mnie uśmiechnął, a potem nie wiem, co się stało. Ale chodzi o ojcowskie przyjęcie. Ważnym aspektem posługi spowiednika jest też dostrzeganie pragnienia przebaczenia. Franciszek zauważył, że jest ono owocem działającej w człowieku łaski. Pragnienie to stoi u początku nawrócenia, podobnie jak poczucie wstydu. Doświadczamy wstydu zarówno z powodu tego, co uczyniliśmy, jak i dlatego, że musimy to wyznać drugiemu człowiekowi. Przed nami staje poniekąd naga osoba, którą mamy okryć płaszczem miłosierdzia bez ciekawskich pytań, powiedział papież.